Ponieważ Rada Unii Europejskiej uchwaliła AI Act, to pytanie do Pana, czy zdaniem Pana powinniśmy już na obecnym etapie próbować regulować sztuczną inteligencję? A jeżeli tak, to kto to powinien robić? Ja jestem ostatnią osobą, która będzie mówić komukolwiek, co ma robić, więc unikam takich odpowiedzi. No wiem, że ludzie ze Stanów się z nas śmieją i zamiast, to ostatnio wiceprezes Google powiedział, że zamiast innovate, to my, Europa się skupia na regulate. Znaczy, pewnie efekt będzie taki, że technologia, która do nas będzie docierać za granicy, będzie ograniczona po prostu. Dostaniemy okrojoną wersję algorytmów, bo nie będą w całości spełniać wymogów i Amerykanie czy Chińczycy będą mieli algorytmy czy technologię bardziej zaawansowaną, a będziemy mieli tą uproszczoną wersję dla przeregulowanego rynku. No tak, ale ta technologia na przykład w rękach Chińczyków jest wykorzystywana no, w różnych celach, które ograniczają wolności i swobody obywatelskie. Mamy się na to zgodzić jako Europejczycy? No rzeczywiście tak jest, no ale jaki wniosek z tego należy wyciągnąć? Że nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co robią Chińczycy, a nie Amerykanie. Mają oni swój własny system polityczny. No my możemy sobie wymyśleć swój i cieszyć się wyższością moralną, podczas gdy za 2 lata dostaniemy z ręką w nocniku, no bo technologia, która się teraz tworzy, zapewnia sukces w wielu dziedzinach gospodarczych, finansowych i tak dalej, więc jest to gra ryzykowna w związku z tym, że jest jako jedynie się samoograniczamy. Komputery kwantowe to jest coś, co spędza sens powiek bankowców, ponieważ boją się tego, że komputery kwantowe będą w krótkim czasie w stanie złamać każdy z szyfr, każde kodowanie. Natomiast pan podczas wykładu powiedział, że jest na to odpowiedź. Znaczy, procedura RSA, szyfrowania za pomocą dużych liczb pierwszych i tego asymetrycznego kodowania liczbami pierwszymi, wiadomo, że może być łatwo złamana komputerem kwantowym, jeśli by taki powstał, a jeszcze go nie mamy. No ale to jest jeszcze pewnie trochę kwestia paru lat. Natomiast już teraz jest technologia innego rodzaju szyfrowania informacji, właśnie szyfrowania kwantowego, której współodkrywcą jest Arthur Eckert, mój kolega z Oxfordu. I ta technologia gwarantuje, że nawet komputer kwantowy, jeżeli kiedykolwiek powstanie, nie będzie w stanie złamać takiego szyfru, bo generalnie ta procedura szyfrująca jest oparta o prawa kwantowe, które mają określone przewidywania, też w oparciu o nie działa komputer kwantowy, nie może ich złamać. Więc mamy już tą technologię, ona jest o wiele łatwiej konstruowalna. Obecnie na przykład Singapur się w całości planuje przestawić ze swoim systemem teleinformatycznym na korzystanie z kryptografii kwantowej. I to prawdopodobnie daje święty spokój i pewność, że tak długo jak wiemy, że teoria kwantowa działa, nikt nie podważył, to mamy gwarancję, że szyfrowanie kwantowe jest absolutnie bezpiecznym sposobem kontroli informacji. Podczas kongresu FTB pana wykład był pod tytułem mniej więcej takim, że fizyka może się skończyć. Ja pamiętam taką książkę Francisa Fukuyamy, że historia się skończy, co okazało się nieprawdą. Jak to jest z Poznaniem, z Poznaniem naukowym? Może być jego kres, czy nie? Znaczy tytuł, że fizyka się skończy za pół roku, był ironiczny. Mhm. To był cytat z Maxa Borna, który tak coś takiego powiedział w 1927 roku, po czym się okazało, że to była kompletna bzdura i tego typu wyobrażenia, że jesteśmy blisko krawędzi naszego Poznania, już wielokrotnie się pojawiało na świecie i w fizyce i w innych dziedzinach. I za każdym razem to się okazało jakąś wielką kompromitacją, więc nie wiemy, czy fizyka zostanie kiedykolwiek ukończona. Na tym etapie, na którym jesteśmy, wydaje mi się, że nie widać w ogóle na horyzoncie czegokolwiek, co by przypominało nawet ostateczną teorię fundamentalną fizyki. Jest tyle pytań, na które nie mamy pojęcia nawet jak zacząć odpowiadać, że mówienie, że jesteśmy blisko jakiegoś zrozumienia, to jest no, niepoważne. Jest to w zasadzie tylko, można w kategoriach humorystycznych to rozważać. Natomiast czy kiedykolwiek się uda odkryć ostateczny zbiór praw fizyki, które sobie na przykład będzie można napisać na t-shircie czy nie, tego nie wiemy, bo nie wiemy jak działa świat, nie znamy tych praw. Może się okazać, że świat jest bardzo prosty i się uda odkryć wszystkie prawa i koniec. Może się okazać, że tak nie jest, że zbiór praw jest, tam są kolejne warstwy zawsze pod spodem, coraz bardziej skomplikowane i być może świat jest niepoznawalny w taki zwarty sposób. Nie wiemy po prostu jak jest. Nauka zajmuje się odkrywaniem tego jak działa świat, a nie szukaniem teorii wszystkiego, czy teorii ostatecznej, bo nie wiemy, czy taka teoria w ogóle istnieje. Jak się okaże, że istnieje, to będziemy ją stali się odkryć, jak nie istnieje, to będziemy szukać na kolejnych warstwach.